Witam więc jeszcze raz serdecznie. Dzisiaj obiecany temat, inny na mnie wyszedł w międzyczasie, a obiecany temat to był apostoł, co znaczy i kto nim jest. Jest bardzo dużo kontrowersji ostatnio wokół tego tematu, ponieważ niektórzy kwestionują apostoła Pawła, jakoby nie miał prawa nazywać się apostołem. Tymczasem, jak się przekonamy, to nie jest żaden urząd, tak jakby też i wielu religiantów chciało, żebyśmy uwierzyli. Ale jest to powszechne słowo, które owszem nabrało charakteru, ale w odniesieniu do pewnych sytuacji, do pewnych osób. Czyli na przykład, w ogóle zacznijmy od tego, co to znaczy apostoł. Skan ze słownika, dwa słowa. Posłanictwo, wysłanictwo, apostolat. Apostolat to już wiadomo jest spolszczona wersja. A potem drugie słowo apostolos, czyli posłaniec, wysłannik. Czyli ktoś, kto został wysłany lub posłany. Jeżeli wiemy, co znaczy to słowo, to będzie nam łatwiej zrozumieć, że więcej osób niż tylko 12 apostołów mogło nazywać siebie apostołami. Choć oczywiście nie mogli zaliczać się do grona 12. Kto więc jest apostołem? W Pismach Świętych apostołami są, czyli wysłannikami albo posłańcami. 12 wybranych przez Jezusa za życia. Wysłanniczy, czyli apostołowie powołanych, społeczności powołanych, niektórzy stosują określenie zbory, a inni kościół. Czyli apostołowie zborowi albo apostołowie kościelni, czyli apostołowie społeczności powołanych, jak ja bym wolał nazywać. Oraz posłani przez Jeszu po wstąpieniu już do nieba. Tacy też byli, jak się za chwilę przekonamy. I sam nasz Pan Jeszu również jest nazwany apostołem. Tym czwartym tematem może dzisiaj się nie zajmiemy, bo zabrakło mi czasu. Jest cały szereg wersetów biblijnych, ten temat możemy omówić następnym razem, ale te trzy pierwsze omówimy, jak myślę, dość dokładnie. Przekonamy się, że nie tylko 12 apostołów było. Jeśli ktoś został posłany, to jest posłańcem, czyli apostołem. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć i zaakceptować. Myślę, że to jest na tyle logiczne, że nie będzie to nikomu sprawiać problemu i proste w zrozumieniu. Z tego też powodu jestem właśnie zwolennikiem tłumaczenia Pisma Świętego, nie zachowując pewnych słów w starym wydaniu, czyli między innymi jestem zwolennikiem tłumaczenia słowa apostoł na posłaniec albo wysłannik. Jak to było z wyborem 12 posłańców? W Ewangelii Łukasza 6 rozdział, 12 i 13 werset czytamy: w tym czasie Jeszu wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał posłańcami. Czyli z większego grona wybrał takich, którzy w pewnym sensie byli wyróżnieni przez niego. Oni byli nazwani posłańcami. Dlaczego byli nazwani posłańcami? No to się możemy domyślać już z samej nazwy, prawda? Ale też Marka to mamy wyjaśnione. Marek mówi o tym samym wydarzeniu w taki sposób: i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich posłać, apostelle po grecku, do rozgłoszenia dobrej nowiny. Czyli on wybrał tych 12, żeby ich szczególnie przeszkolić i przygotować do tego, żeby wysłać ich z dobrą nowiną. Oni mieli kontynuować to, co on rozpoczął. Stąd się bierze ich nazwa apostołowie. W pewnym sensie jest podobna do nazwy aniołowie, którą z języka hebrajskiego też niektórzy tłumaczą na posłańców, choć w języku greckim znaczy dosłownie zwiastunów. Tak więc w języku greckim będziemy mieli słowo zwiastuni będzie się odnosiło przeważnie do aniołów, a słowo posłańcy będzie odnosiło się do uczniów czy do ludzi. W drugim liście do Koryntian, 8 rozdział, 23 werset, dowiadujemy się, że istnieją posłańcy zborowi, czyli ci, o których już wspominał. Paweł pisze: co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was.
Co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zborów. To jest greckie sformułowanie apostoloi ekklesion, chwałą Chrystusową. Po prostu to słowo apostołowie jest do nich odniesione. Są to posłańcy społeczności powołanych, bo tak tłumaczę eklezję. Niektórzy tłumaczą na kościół, niektórzy na zbór. Żeby ułatwić zrozumienie, nie mam tu taki cytat, są oni posłańcami zborów. To jest taka najprostsza forma. Czyli są apostołami, mówiąc, spolszczając to sformułowanie, są apostołami zborowymi. Tak więc widzimy, że takie sformułowanie normalnie nie istnieje, jeżeli przywrócimy prawidłowe tłumaczenie. Bo okazuje się, że większość tłumaczy słowo apostoł w przypadku takim jak ten przetłumaczy na wysłannik albo posłaniec, ale w przypadku na jakiegoś głosiciela, Pawła czy innego, czy Piotra, to już przetłumaczy apostoł, znaczy nie przetłumaczy praktycznie rzecz biorąc. A jeśli tłumaczymy, to powinniśmy konsekwentnie tłumaczyć. Tak samo jak jestem zwolennikiem tłumaczenia chrzest na zanurzenie, Chrystus na pomazaniec, chociaż słowo Chrystus jest tak popularne, że też jest znane i rozumiemy je doskonale. Kolejny werset z Filipian 2,25. Zrobiłem skan tutaj też, podkreślając to słowo, które odnosi się do Epafrodyta. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego apostolon, czyli waszego posłańca i sługę w potrzebie mojej. Czyli Epafrodyt był apostołem dla Filipian, bo Filipianie go posłali, czyli był ich apostołem. Jak więc widzimy, znowu ktoś, kto nie należy do grona 12, jest nazwany tym określeniem. Więcej apostołów, czyli posłańców Jeszu. W liście do Galatów, pierwszy rozdział 17-19, tu mam streszczenie tego. Paweł pisze o swoim stosunku do apostołów z Jeruzalem, ale też pisze o swoim spotkaniu, które tam się odbyło. Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze, że spotkał się z apostołami, czyli wymienił liczbę mnogą. Paweł, kiedy pisze, to wymienia wszystkich apostołów po imieniu. Zobaczmy. Nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami. Potem, po 3 latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, czyli Piotrem, mamy więc pierwszego apostoła, a innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. Więc to nie był Jakub, brat Jana, tylko Jakub, brat pański, czyli syn Marii, który również przecież nie należał do grona 12 apostołów, a Łukasz nazywa go apostołem. Wiadomo, że Jakub poznał, uwierzył swego brata Jeszu dopiero po jego zmartwychwstaniu. Tak więc mamy kolejny ciekawy przykład, poświadczający, że nie tylko 12 apostołów nazywało się apostołami. To nie było jakieś słowo, które by miało zamknięte grono, tylko dostęp do niego. Rzymian 16, rozdział 7, werset jest bardzo ciekawy. Zeskanowałem go z tej Biblii, którą większość z nas posiada, z Pisma Świętego Interlinearnego, czyli wersji słowo w słowo. Bardzo dokładne tłumaczenie, które wręcz wymaga czasami, by nieźle główkować, żeby zrozumieć, o co chodzi, bo tak dosłowne jest. I tu mamy w tym dosłownym: pozdrówcie Andronika i Juniasa, krewnych mych i współjeńców mych, którzy są znaczni wśród apostołów, znaczy wysłanników tu jest, prawda? Ale apostolois wyraźnie tu pisze, którzy i przede mną stali się w pomazańcu. I tutaj bardzo jest taka grupa ludzi, która nadaje temu wersetowi innego charakteru, ponieważ z niego wynika, że oni są znaczni, czyli jak gdyby wybitni wśród apostołów. Ale ponieważ na przykład Świadkowie Jehowy chcieliby zawęzić grupę apostołów do jak najmniejszej liczby, więc z jakiego powodu? Z prostego powodu, żeby bronić teorii, że było tylko wąskie grono w Jeruzalem, które zarządzało wszystkim, czyli że było centralne sterowanie.
Również inne religie też tego pragną, żeby było jakieś centralne sterowanie, żeby można było uzasadnić swoje kierownictwo nad całą religią, którą oni zarządzają. Z tego powodu sugeruje się tu inne zrozumienie tego wersetu. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, którzy są znaczni wśród apostołów. Oni proponują zrozumienie, których apostołowie cenią. Ale dla nas to jest bez znaczenia, bo to jest tylko kolejny dowód na to, że innych ludzi też nazywano apostołami. Nawet jeżeli byśmy z niego zrezygnowali i przyjęli ich takie tłumaczenie, Świadków Jehowy na przykład, że tu chodzi o to, że apostołowie ich cenili, czyli byli znaczni wśród apostołów, w sensie, że wysoko cenili ich apostołowie, to i tak nie brakuje nam innych, jak chociażby Jakub, brat, prawda, naszego Pana, i jeszcze będą inne przykłady, o których za chwilę sobie powiemy. Warto jednak znać te wszystkie wersety, by widzieć, że słowo apostoł to nie było zarezerwowane tylko dla 12 osób. Ananiasz, posłany do Pawła. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 10, 11 werset. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: jestem, Panie. A Pan do niego: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. Czyli co Pan robi z Ananiaszem? Posyła go. Mówi: idź. Czyli nawet jeśli jest to jednorazowe posłanie, to w tym momencie Ananiasz jest posłańcem, czyli jest apostołem. Pamiętając, co znaczy to słowo. Dalej czytamy: Panie, odpowiedział Ananiasz, usłyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie, i ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Zachowałem ten fragment, nie wyciąłem go i nie przeszedłem do następnego, dlatego że tu jest: wzywają Twego imienia. Warto pamiętać o tym, że wzywanie imienia Pana nie polega na stanięciu na szczycie jakiejś góry i wydzieraniu się, tylko po prostu wzywamy imię Pana wtedy, kiedy po prostu zwracamy się do Niego w modlitwie. Tak więc tutaj jest takie sformułowanie, że On ściga tych, którzy modlą się do Pana naszego Jeszu. I przejdźmy do dalszej jego wypowiedzi. Idź, a więc posyła go. Odpowiedział mu Pan: bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. A więc nadal widzimy, że imię naszego Pana Jeszu jest centralnym, głównym, które ma być głoszone. Żadne inne imię, tylko to właśnie. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jeszu, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Oprócz tego drobnego faktu, że Ananiasz został posłany, a więc dostał polecenie od Pana, został jego apostołem na tą chociażby krótką chwilę, bo nic nie wiemy, by dalej został posyłany. Oprócz tego faktu, to ten fragment dotyczy też Pawła i jego początku sprawowania służby posłańca również. Paweł o swoim powołaniu jako apostoła, czy jako posłańca, mówi w liście do Rzymian, 1 rozdział, 1 werset. Paweł, niewolnik Jeszu Pomazańca, powołany na posłańca, czyli apostoła, wydzielony do głoszenia dobrych wieści. I tu bardzo ważna rzecz. On się nie szczyci tym, że jest apostołem, czyli posłańcem. On od razu ustawia sprawę, że on jest niewolnikiem. Jak się zaraz przekonamy, cały czas będzie zawsze siebie poniżał konsekwentnie. Owszem, czasem inni go tak będą poniżać, że on sam się na chwilę zapomni i będzie próbował wykazać, że nie jest z nim aż tak źle, ale generalnie to on się zawsze przedstawiał bardzo uniżenie. Paweł, niewolnik. To jest najniższa funkcja, jaka była wtedy w tamtejszym świecie. I nie mówi o tym zaszczycie, że dostąpił zaszczytu, tylko że powołany na posłańca, wydzielony do głoszenia dobrej wieści. Czyli został posłany do tego, by głosić dobrą wieść. On mówi o swojej funkcji, jaką ma pełnić, a nie o zaszczytach, jakich dostąpił.
Tak więc potwierdzenie powołania Pawła mamy w tej chwili dwa. Ananiasz, który dostał polecenie od Pana. Zobaczcie, to nie Ananiasz, to nie Paweł. Jeżeli Paweł by sfingował swoje powołanie, to musiałby Ananiasza wciągnąć do spisku, prawda? Czyli no, Ananiasz musiałby kłamać, że dostał takie polecenie od Pana, że Pan mu się ukazał. A teraz mamy drugiego świadka powołania naszego Pawła na posłańca, Duch Święty. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział od 1 do 4. W Antiochii, w tamtejszym zborze, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich, a oni wysłani przez Ducha Świętego udali się. A więc Paweł sam siebie nie wysłał nigdzie. Duch Święty w większym gronie niż tylko Paweł i Barnaba posłał Pawła i Barnabę do głoszenia. Tak więc nawet gdybyś ktoś nie wierzył, że sam Jeszu go posłał, to tutaj mamy dowód na to, że Duch Święty posłał go. A to przecież na to samo wychodzi. Czyli było to zgodne z wolą Boga. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział od 6 do 7 również potwierdzają powołanie Pawła. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Tak więc nie tylko Paweł czynił cuda, bo ktoś może powiedzieć, że o, sztuczki robił. Ale ludzie, na których położył ręce, otrzymywali też możliwość czynienia cudów, albo jakieś dostawali różne dary, jak między innymi prorokowanie. Prorokowanie było jednym z najcenniejszych darów. Apostolstwo było tylko większym przywilejem niż prorokowanie. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, werset 11-12 mówi: Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Czyli mamy znowu potwierdzenie, że Bóg mocą swojego Ducha Świętego potwierdzał, iż Paweł cieszy się jego uznaniem. Potem wiemy, że inni próbowali też takie rzeczy robić, też wypędzać demony, im się to nie udało, skompromitowali się. Paweł się nie skompromitował. Duch Święty potwierdzał jego powołanie do roli, jaką odegrał. Nawiasem mówiąc, takie same dowody posłannictwa przedstawił nasz Pan Jeszu, prawda? Również cuda, czyli działanie Ducha Świętego przez Pana naszego, było dowodem na to, że jest posłany od Boga. I te same dowody były tutaj. Kiedy więc Pan nasz mówił, że grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, bo nie uznają tego potwierdzenia z nieba, to tutaj też osoby, które podważają apostoła Pawła, grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, bo sam Duch Święty potwierdził jego powołanie. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 12 werset. Znamiona potwierdzające godność apostoła, czyli posłańca, wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Paweł zwraca się do kogoś, kto na własne oczy widział cuda, które się działy. Nie mógł więc go oczarować jakimiś bajkami. Powoływał się na to, co oni sami widzieli. I to były znamiona, czyli potwierdzenie jego apostolstwa. Skoro Bóg potwierdził jego apostolstwo, to jakim prawem mieliby ludzie je podważać? Potwierdzenie powołania Pawła. Trzeci świadek, Łukasz. Bo Łukasz spisywał Ewangelię, ale też spisywał Dzieje Apostolskie. Czyli Łukasz musiałby być też w spisku, gdyby Paweł był szóstym. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 14 werset. Gdy to usłyszeli apostołowie, uwaga, Barnaba i Paweł rozdali szaty swoje i wpadli między tłum krzycząc. Zobaczcie, już nie tylko Paweł jest apostołem, ale Barnaba. A czy przypominacie sobie, że Barnaba był jednym z 12 apostołów? Zobaczcie, jak ludzie, którzy twierdzą, że tylko 12 apostołów mogło się nazwać apostołami, jak się kompromitują. Łukasz mówi wyraźnie, apostołowie Barnaba i Paweł. Tam chodziło o to, że ich obwołano bogami, oni się zorientowali i protestowali przeciwko temu. Tak więc mamy kolejnego apostoła, który nie był wybrany przez Pana naszego
jako jeden z 12. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety 9-10 pokazują nam to, co powiedziałem wcześniej, że Paweł wcale się nie wywyższał, przeciwnie. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, czyli z posłanych, i nie jestem godzien nazywać się apostołem. Zobaczcie, jak uniżona postawa. Gdyż prześladowałem Kościół Boży, czyli zbór albo społeczność powołanych, to kwestia tłumaczenia. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Zobaczmy, on przyznaje, że nie zasługuje na ten przywilej, ale skoro go dostał, to nie będzie jemu zaprzeczał. Jest kim jest, on dostał co dostał. Ale mimo to przedstawia się jako najmniejszy z apostołów, który nie jest godzien nazywać się apostołem. Niech mi ktoś znajdzie werset biblijny, w którym apostoł Paweł mówi: ja jestem jednym z 12 apostołów. Nie ma takiego wersetu biblijnego. A mimo to przeciwnicy Pawła właśnie to namawiają, że on próbował się wszyć w grono tych 12. Te grono zamknięte, więc on jest fałszywym. To nieprawda. On nigdy czegoś takiego nie mówił. On nazywał siebie najmniejszym z apostołów, wiedząc, że są inni apostołowie, nie tylko grono 12. Także on się tu nie odwołuje, że jest najmniejszy wśród 12 apostołów. On w ogóle mówi, że jest najmniejszy wśród apostołów, czyli także tych Barnaba i ci inni, którzy tam byli, prawda? On nawet od nich uważa się za mniej godnego, ponieważ wyrządzał zło. No i werset 1 do Koryntian 9:1-12 to znowu jego słowa. Zobaczcie, jak się przedstawia. On nie twierdzi, że był apostołem takim jak jeden z 12, bo ci 12 byli dla każdego. On mówi: czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jeszu Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Czyli Paweł nie upierał się, by uważać, że jest apostołem dla wszystkich. Ale na pewno był apostołem, czyli posłany był dla tych, którym pomógł poznać prawdę o pomazańcu. Czyli troszeczkę tak jak troszeczkę ten Epafrodyt był apostołem zboru w Filipii, czyli dla pewnej grupy był apostołem, tak on uważa siebie, że był apostołem na pewno dla tych, którym pomógł poznać prawdę o Panu naszym Jeszu. Nie jest więc prawdą, że równał się z 12 apostołami lub że pragnął stanąć w ich szeregu albo wręcz kogoś stamtąd usunąć i sam zająć jego miejsce. To nie jest prawda. Kiedy wypowiada się w liście do Efezjan, tego wersetu tutaj nie mam, wypowiada się o tym, że społeczność powołanych, czy też jak niektórzy mówią zbór, inni kościół, jest zbudowana na apostołach i na prorokach, to nie ma na myśli siebie. Bo to się wiąże z tym, co potem w Księdze Objawienia dowiemy się o mieście zbudowanym, gdzie też kamieniami fundamentowymi są 12 apostołów. On wtedy nie mówi o sobie jako apostole, mówi o sobie jako niewolniku i jako najniższym ze świętych. Natomiast w tamtym fragmencie, kiedy mówi o fundamencie apostołów, na którym jest zbudowany Kościół, nie mówi wtedy o sobie. Czyli on nigdy nie twierdził, że jest jednym z 12. Ale to, że został powołany przez Pana, to on wie, bo on go słyszał i on go widział. Oczywiście w wizjach. Tak samo jak Ananiasz widział wizję, prawda? Pan mu się ukazał w wizji. W liście do Galatów, 2 rozdział, 6-9 werset, gdzie jest konfrontacja Pawła z tymi, którzy byli uważani za wybitnych, czyli tych pierwszych apostołów, czytamy: a co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działa przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działa i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, czyli Piotr, i Jan,
którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. No i zobaczcie teraz. Jakub, Piotr i Jan uznali Pawła i jego powołanie. A kim są dzisiaj ci, którzy nie uznają Pawła i jego powołania? Czyż mają więcej Ducha Świętego niż miał Jakub, Kefas i Jan? Zobaczcie, jak bezsensowne jest wierzenie ludziom, którzy dzisiaj próbują zasiać nas wątpliwości w posłannictwo Pawła. Stawiają się naprzeciw apostołów, naprzeciw Ducha Świętego. No i oczywiście świadectwo Piotra, o którym chyba wszyscy wiemy. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 15 werset. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was. Jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym, są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak inne pisma, na własną swoją zgubę. To niesamowite. Ja jestem bardzo wdzięczny Panu naszemu i Bogu także, że zadbał o to, by te słowa się znalazły w Piśmie Świętym. Bo, jak się za chwilę przekonamy z dalszych tych słów, możemy z tego odnieść pożytek. Możemy z tego skorzystać. I czytamy dalej. Wy zatem umiłowani, wiedząc o tym wcześniej. O czym? Wcześniej wiedząc? No o tym, że będą niektórzy podważać nauki Pawła. Szczęście się, abyście dając się uwierzyć błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzić do upadku. Zrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana, naszego i Zbawiciela Jeszu Pomazańca. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Oczywiście przeciwnicy Pawła, ponieważ Piotr takie bardzo pochlebne słowa mówi o Pawle, więc muszą też uznać, że i listy Piotra są niepewne i też je trzeba odrzucić. W ten sposób przeciwnicy Pawła unieważniają połowę Pisma Świętego Nowego Testamentu. To jest spis 27 ksiąg Nowego Testamentu, z czego 14 listów Pawła jest. Otóż co się stanie z nim, jeśli uznamy te bajki, jakie opowiadają przeciwnicy Pawła? Z 27 zostanie nam kilka zaledwie. Tutaj w tej środkowej grupie brakuje dwóch listów Piotra i brakuje 14 listów Pawła. Zobaczcie, jak mało ksiąg zostało. Ale ponieważ na tym samym wykazie, bo jeden z argumentów, żeby odrzucić listy Piotra, to jest, że nie występuje na pewnym wykazie. Otóż na tym samym wykazie nie występują też trzy listy Jana, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie niektórzy też posuwają wątpliwość, przynajmniej jeden na pewno nie występuje tam. Dzieje apostolskie i Łukasz też jest niepewny, bo przecież Łukasz tak dobrze pisał o Pawle, że no, jakbyśmy go podważyli. Ale są osoby, które podważają Judy i Jakuba i wtedy zostają nam naprawdę niewiele ksiąg. Taki jest cel. Jeżeli ktoś podważy dzisiaj 14 listów Pawła, 2 listy Piotra, potem podważy następny, co nam zostanie? Zostaną nam ludzie rozbici w wierze. Całkowicie zagubieni i zniechęceni do wszystkiego. Miotani raz w lewo, raz w prawo, raz jedną, raz drugą nauką. Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, daje nam stabilność i daje nam prawdę.